Hello, ja jestem Promny, a w dzisiejszym odcinku rozpoczynam nową serię pod tytułem Gram w gry, albo gram w grę, do końca jeszcze nie wiem. Ale tak, serię planowałem już 3-4 lata. Serio, to jest no scam, naprawdę, ta seria miała być 3-4 lata temu nagrywana. Ale tak ją przeciągałem, a w końcu tu jesteśmy. Na czym seria polega? Polega na tym, że gramy po prostu w takie gry typu po prostu takie darmowe, albo i też nie. No to ja jakby przedstawiam wam gry i też testuję normalnie wszystkie gry świata. O to chodzi w tych właśnie odcinkach, że będę testował każdą grę świata. Płatne, darmowe, jakieś różne, serio. Polskie, zagraniczne, wszystkie, więc jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka jest taka fajna gra, jak jest fajny survival itp., no to właśnie zostań na tym kanale do końca. Tu w prawym górnym rogu macie playlistę serii. No i też na ekranie końcowym, co myślę, że będzie. No i pamiętaj, subskrybować, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bo lecimy po 600 subskrypcji, potem 700, 800, 900 i 1000! Wow, więc no. Lecimy właśnie teraz z pierwszym odcinkiem serii Gram w gry. Tak, go. Ale nie wspomniałem, że również możecie pisać w komentarzach, jakie gry mam zagrać. Ja to wszystko biorę pod uwagę i to, jeśli będziecie pisać, w jakie gry mam zagrać, ja to wszystko nagram. Ale pamiętajcie, że nagrywam kilka odcinków na zapas. Jeśli wy napiszecie, no to się nie dziwcie, że na przykład w 11 odcinku dopiero wasza gra się pojawi, no nie? A jeśli pojawi się jakaś gra z twojego komentarza, to oczywiście będzie twój komentarz wyświetlony na odcinku, więc naprawdę warto, naprawdę warto. Lecimy z pierwszą grą. Pierwsza gra, w jaką zagramy, to chyba jest klasyk znany po prostu przez każdą osobę na świecie. Kto nie zna, kto nie grał w całym swoim życiu w Ogień i Woda? To jest niemożliwe, no chyba każdy z was grał w Ogień i Woda, nie? Czyli Fireball, Fireboy and Water Girl. The First Temple, czyli Leśna Świątynia. To jest pierwsza część Ogień i Woda. Są tu też pluszaki. Jeśli chcecie, bym je zamówił, no to łapka w górę. Sobie to przyciszę dźwięki. Przyciszę. Sobie przyciszyłem. Tak. Link do oczywiście do gry macie w opisie. No i to jest strona pod tytułem Only Games, jakby ktoś pytał. Dobra. To gra polega oczywiście na tym, że gramy sobie jako chłopak i dziewczyna, czyli ogień i woda. Dziewczyna to oczywiście jest woda, a ogień to jest chłopak. Niestety nie wiem, czemu mi tu tak wolno te postaci działają. Tak też tutaj pisze AWD, ruszamy wodą, a strzałkami ruszamy ogniem. No i tak. Ogiem przechodzimy jedynie po właśnie tym ognistym polu. Już do wody nie mogę skoczyć, bo zginę. Tak samo wodą nie mogę skoczyć do ognia, bo zginę. Ale po wodzie już sobie mogę ładnie przejść. Dobra. Boże, czemu to tak wolno działa? Nie czaj. Tu jest też błoto, które właśnie nas pali. To się stanie właśnie, gdy umrzemy. Musimy sobie kliknąć retry i zaczynać cały tryb od nowa. Oczywiście odcinki nie będą jakby jakby to wam powiedzieć, jeśli jakiś odcinek wam się na przykład spodoba z jednej gry i będziecie chcieli z niej osobną serię, no to musicie pisać, ale tak to no to nie będę robił serii z każdego odcinka, no nie, żeby przejść każdą grę. Jeśli jakaś się spodoba, tak, ale na przykład no, nie będę na przykład każdego Ogień i Woda całego przechodził, chociaż chcę i będę przechodził, ale daję przykład, nie? Że nie muszę. Więc w tym odcinku na pewno nie przejdziemy całego, całej Leśnej Świątyni. Tak. Gra bardziej polega właśnie, jest taka dla młodszych, bardziej taka kooperacja, czyli po prostu wzajemna pomoc. Pomagasz jednej osobie, idziesz dalej i tak dalej. I przepraszam też za mój zdarty głos. Trochę sobie dzisiaj pośpiewałem. Tak.
Dobra. Tu skoczmy. Cyk, cyk. Oj. Nie wiem, czemu to tak wolno działa. Możecie napisać w komentarzu, czemu to tak wolno działa tutaj. Ciekawe. Dobra. I cyk, musimy dojść do swoich domków i przejść pierwszy poziom. Kryształków nie trzeba zbierać, ale dodałem też więcej punktów. No i tutaj się dostaje punkty za czas, za zebrałem wszystkie te, no i za przejście razem tutaj do domków. No to mamy pomarańczowy kryształek. Tak wygląda mapa. Tutaj teraz się wyświetli nam. Chyba, że będzie reklama. No to nam się teraz nie wyświetli. A będzie reklama. O, to jest cała mapa. Możemy zlecieć, jak już tu dojdziemy, to mamy skrzyżowania. Możemy zlecieć jak chcemy, ale też jest kolejność, jakby ktoś bardzo chciał, no nie? Po kolei, no to jest kolejność. Dobra. Ogień dół, woda góra. Tu zamiana. Cyk. Cyk. Oczywiście tak też widzicie, są tu bardzo różne poziomy, bardzo różnorodne, jest to bardzo fajna, przyjemna gra. Do pogrania sobie, nie wiem, z siostrą, z przyjacielem, z mamą, z ciocią, czy z kimkolwiek chcecie. Albo sami, właśnie tak jak ja w tym przypadku. Gry się nie da przejść online. Nie zagracie na przykład z kolegą na przykład z Warszawy, mieszkając w Poznaniu. Musicie być po prostu w jednym pomieszczeniu, na jednym komputerze, na jednym urządzeniu, żeby zagrać w Ogień i Woda. A Ogień i Woda online było fajne, fajne by było multiplayer, takie właśnie. Tak. Głównie, bo właśnie nie podałem typu, jest to gra multiplayer, ale będę przechodził też gry single player. Więc zostawiacie łapki w górę. I będę wam opowiadać też historię o grach, które znam, albo też nie. Ogień i Woda znam, ponieważ za dzieciaka grałem w bardzo dużą ilość gier z moją ciocią. Tak, grałem naprawdę wszystkie gry, kiedyś na dwie osoby przeszliśmy. I to było po prostu piękne. Za dzieciaka miałem bardzo piękne dzieciństwo, grając sobie z ciocią. Wszystkie gry, tak samo Ogień i Woda. To jeszcze na tym jednym z moich trzech monitorów. Tak, tu jest jeden mój monitor, tu jest drugi, na którym gram, a tu jest trzeci. Mam trzy monitory. Właśnie na tym, co jest tu po lewej, grałem. A ten prawy mam od cioci. A bardziej to od wuja, ale od nich, no nie? I właśnie w Płocku, tam gdzie byliśmy w hotelu Mafii, w prawym budynku macie link, tam właśnie też byłem u nich. Tam byliśmy razem w hotelu Mafii 2. Dobra. Przejdziemy sobie jeszcze jedną mapę. No i to będzie tyle z takiego pierwszego, początkowego odcinka. Jeśli chcecie, no to oczywiście możemy zrobić regularne te odcinki. Na przykład co dwa dni? Myślę, może. Albo na przykład co środy. Albo na przykład co środy, no nie? Więc no, możecie pisać. O, jak jest taka fajna muzyczka, to znak, że musimy to przejść szybko. Tak też widzicie. Właściwie nie musimy, ale możemy, no nie? I się ostrożnie patrząc tutaj na wszystko. Kurde. Czemu to nie chcę tak wywindować? No what? Halo. O, no w końcu, dziękuję. Opa. Cyk, 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 cyk. Ogniem to sobie do celu, do domku. Też czas. Oczywiście checkpointów nie ma, czyli tak zwanego zapisu gry. Czyli na przykład jesteśmy tu, no to
nie da sobie tu zrobić zapisu, tak? Też widzieliście, że giniemy i koniec. Tak samo jeśli na przykład wyjdziemy z tej gry, zamkniemy stronę, to prawdopodobnie nam się gra również nie zapisze. Jeśli zamkniemy komputer, stronę, nam wywali komputer, no to niestety. Dobrze, więc jeśli chcecie drugi odcinek z gry gram, z serii gram w grę, no to zostawić łapki w górę, zwłaszcza jeśli chcecie więcej Fire Boy and Water Girl, czyli ogień i woda. Widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, no i pamiętajcie, link macie w opisie do strony Elubina.